Nowy pomnik w Mysłowicach. Od dziś można go oglądać w parku Promenada. Rzeźba jest dedykowana ofiarom tymczasowego więzienia i obozu pracy Rosengarten w Mysłowicach. Paweł Jędrusik. Rzeźba znajduje się niedaleko wejścia na Mysłowicką Promenadę, tuż obok symbolicznych murów z cegieł, które mieszkańcy mieli okazję zobaczyć już po rewitalizacji obiektu. Autorami są Jacek Kiciński i Jan Kuka. Upamiętniamy postaci formą prostopadłościanu z wyciętymi ażurami, ale jest to swego rodzaju łuk triumfalny, bardzo czysty w formie, z takim lakonicznym przekazem wyrwania pustki, która pozostaje po najbliższych naszych. Miejsce, w którym umieszczono pomnik i symboliczne mury, nie jest przypadkowe. To tu w latach 1941-1945 znajdowało się niemieckie więzienie policyjne Rosengarten, a później komunistyczny obóz pracy. Więzienie Rosengarten, nazwane też przez więźniów przedsionkiem piekła, było miejscem strasznym dla ludzi i ci, którzy przeżyli, a jest ich niewielu, to na całe życie mają z tego powodu urazy i lęki. Tutaj 20 tysięcy ludzi w okresie tymczasowego więzienia policyjnego niemieckiego przewinęło się w drodze do Auschwitz. W ostatnich latach Mysłowicka Promenada przeszła spore zmiany. Jest miejscem wypoczynku mieszkańców, ale jak zapewniają władze Mysłowic, historię należy przypominać. Utworzyliśmy tutaj znakomite miejsce dla wszystkich mieszkańców, aby mogli spokojnie wypoczywać. Przejął ten teren taką rolę rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkową, ale nie zapominamy również o tym miejscu wyjątkowym, szczególnym z punktu widzenia historii, czyli obozie koncentracyjnym Rosengarten, który właśnie tutaj na terenie promenady miał swoje miejsce. Budowa pomnika kosztowała ponad 237 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.